sub. Z panem Suberlakiem. No, nie graliśmy jeszcze, będzie ciężko. Pierwszy raz zawsze trudna partia. O proszę, już mnie tutaj punktuje. Chyba chce grać ze mną obronę królewsko-indyjską. Panie Arkadiuszu, tu zrobiłem mini szwindel. Nie można bić hetmanem, trzeba bić gońcem. Naprzód. Odbijam. Nie dam hetmana. Nie dam. Wycofam się. O, mam trochę lepszy czas. Troszkę lepszy. Pan Suberlak bardzo ładnie gra. Panie Bernardzie, niektórzy dostawali Szewczyka na tejże olimpiadzie. To też było śmieszne. Uciekłem konisiem spod wieży, napadłem na gońca i chcę zbić gońca. I zaryzykuję, zbiję tego gońca, cokolwiek to znaczy.
Nie ma ruchu wieża B2 na razie. Patrz pan, jaki chytrus. No, zaryzykuję, wezmę konisia. Wycofam się. Dlaczego nie widziałem tego dobrego ruchu od razu? Wymiana hetmanów ma jakiś sens. Pan Makot jest 12. 13, panie Makot, widzę, że pan jest. Ile mamy jeszcze gry? 40 minut. Zasłoniłem króla. Szaszka dam. I tu dam szaszka. Zagram na wymianę hetmanów. I tu. Dziękuję bardzo. Było miło. Tu to C5 było kluczowe zagranie. Polecam zagranie C5, co na Twitchu słychać.